Witam Państwa z Centrum Wydarzeń, a ze mną jest Gracjan Rostocki, który śpiewał w Skarlansie wspaniałą piosenkę. Gracjanie, jak wrażenia? No, zobaczę, dopiero jeszcze nie wiem, jak w ogóle film, jak to będzie, co będzie w ogóle. Na co liczysz później? Czy to otworzy Ci drogę do wielkiej kariery? Oczywiście, liczę oczywiście na wielki sukces i oczywiście liczę, że dostanę wielkie oczywiście angaże do różnych filmów w przyszłości. Będzie dziś Misiek Koterski. Miśka Koterskiego nie będzie, bo we Wrocławiu ma niestety zdjęcia do jakiegoś tam filmu. Naszym gościem jest Paweł Bilski, reżyser filmu. No, reżyser filmu, bardziej zawodowo to kierownik produkcji, producent. Jakie wyzwania przede wszystkim stanęły przed Wami przy jego realizacji, bo wiadomo, był robiony za darmo? To było największe wyzwanie. Zrobienie czegokolwiek za darmo jest największym wyzwaniem. Też zbieracie podczas dzisiejszej premiery pieniądze dla prania. Tak, dokładnie. Słuchajcie, wiele osób mnie pytało, po co w ogóle zadawać sobie taki trud, skoro nie dla pieniędzy, tak? No bo ludziom się to za bardzo w głowie nie mieści, po co jest robić coś, z czego nie ma pieniędzy, z czego co jest, prawda? Ja pomyślałem w pewnym momencie, że dobrze by było w jakiś sposób tych ludzi, którzy pracowali przy tym filmie, uhonorować. Żeby w jakiś sposób powiedzieć im, słuchajcie, dziękuję, że mi pomogliście. I moim zdaniem najlepszym wyrazem takiej wdzięczności jest pomoc komuś. Jak wrażenia po seansie? Bardzo dobre. Podobał się film? Podobał się bardzo. Film był o tym, że tu się nic nie dzieje i nadal się nie będzie działo pewnie. Witam panów. Jak wrażenia po filmie? Bardzo dobre, bardzo dobre, bardzo dobre. No wspaniale. No super. Mamy nadzieję, że więcej takich produkcji skierowanych w sumie do szerokiej publiczności i że będą promować miasto Skarżysko-Kamienna. Skawlan, taki fajny jest, Skawlan, o. Nerwa gra się tak.